profesorze. Nawiązując tutaj do tego, co powiedział profesor Dragan w panelu inaugurującym, my nie wiemy tak naprawdę, dokąd podążają algorytmy, co one myślą i na jakiej dokładnie zasadzie działają. Znaczy, czy jesteśmy to w stanie skontrolować i zabezpieczyć? Znaczy, to jest tak. Te algorytmy, o których jest mowa, no to są przede wszystkim te algorytmy głębokie sztucznych sieci neuronowych. To są bardzo złożone struktury budowane na wzór mózgu. Dlatego, że my odkryliśmy tam w ciągu iluś lat badań, że człowiek jest najinteligentniejszym stworzeniem na Ziemi, bo ma największy mózg, najbardziej złożony. No więc próbujmy teraz zbudować na podobnej zasadzie, że tam rozbudowujemy i to na końcu będzie tak inteligentne jak my na przykład. Może tak jest, ale należy zwrócić uwagę na to, że my nie do końca wiemy, jak to działa, dlatego że my nie do końca wiemy, jak działa ludzki mózg. Czyli na przykład mamy tak w sieci głębokie taka popularna architektura nazywana sieciami splotowymi, która powstała na bazie odwzorowania kory widzenia w mózgu człowieka. Czyli jest oko, dostarcza obraz i tam jest fragment mózgu, który odpowiada za jego przetwarzanie. No i tak zbudowano te sieci splotowe, które całkiem dobrze sobie radzą z przetwarzaniem obrazów, ale to nie jest tak, że one robią to lepiej od człowieka. Jeszcze nie, one to robią nieźle, naprawdę nieźle. A tak? Mogą robić w przyszłości, myśli pan? Tak, uważam, że tak. Tylko jeszcze nie ten stopień skomplikowania, ale jeżeli patrzymy na to, jak one działają, czy co się dzieje konkretnie w sieci, my możemy obserwować, jak dane są przesyłane i jak wygląda aktualna konfiguracja, natomiast interpretacja tego jest bardzo trudna. I chyba, tak strzelam trochę, nie znajdzie się żaden specjalista na świecie, który powie, a ta sieć działa tak, dlatego że to i to. To jest jedna, można powiedzieć, z wad sieci w ogóle neuronowych, że ta wiedza, którą one przechowują i wykorzystują, ona nie jest czytelna dla człowieka, ale tak znowu powtórzę to, co wtedy też na panelu powiedziałem, u człowieka jest to samo. No skoro nie wiemy dokładnie, jak działa ludzki mózg, no to i też nie do końca będziemy wiedzieli, jak działa ta sieć neuronowa. Nam nie chodziło o to, żeby znaleźć idealny moduł objaśniający. Nam chodziło o to, żeby znaleźć narzędzie, które rozwiązuje problem. No i to jest. Tak? Więc my nie wiemy, jak to działa, to prawda, i tu się przyznaję bez bicia, natomiast nie wydaje mi się, żeby to był problem póki co.